Michał Cieślak wraca 24 czerwca na gali Knockout Promotions. I jaka jest sytuacja teraz kontraktowa Michała Cieślaka? Bo on tam czmychnął do Polsatu wcześniej, boksował i na waszych galach, nowych galach. Tomka Babilońskiego de facto, jak to teraz wygląda formalnie? Bo Michał zadeklarował, że jeśli to będzie się dobrze układało, to będzie dalej występował na galach Knockoutu. A jak to wygląda w stronę formalnej? Znaczy nic się kompletnie nie zmieniło. Jest tak dokładnie tak, jak było. Ja się bardzo cieszę, bo ja nie wiem, czy to jest sens, tak cofać się do tyłu, natomiast z całą pewnością w sposób maksymalnie rzetelny, z należytą starannością, z najlepszą wiedzą, która jak na polski rynek naprawdę mamy absolutnie największą, no postaramy się, tak samo jak reprezentuje Mateusza Masternaka, podobna sytuacja obu tych zawodników, no to będzie ciekawostka w tej samej kategorii wagowej, jak najszybciej doprowadzić do walk o Mistrzostwo Świata, bo są na tym poziomie, że tak naprawdę tylko te walki ich tak naprawdę interesują. Nie oszukujmy się, że pandemia nam trochę, czy cały rynek bokserski uśpiła. I Paka Cruiser poza walką ostatnio Cieślak Okoli, to jednak trochę śpi. Walka Bradysa z Opyta już dwa razy była przekładana. Raz to była pandemia, raz coś tam, raz kontuzja. Więc troszkę, że tak powiem, jest ta aktywność wstrzymana, ale jestem dobry, myślę, że to co najgorsze już za nami. Enrico Kaling, jeszcze powiedz o tym rywalu, co sądzisz? Enrico Kaling, rywal Michała Cieślaka. Ja myślę, że jak na powrót po walce, z ciężkiej walce, bardzo trudnej walce, 12-rundowej walce z Okolim, to jest bardzo solidny pięściarz, który ma duży background amatorski, będzie zapewne ustępował fizycznością, jest mniejszy od Michała. I mam nadzieję, że Michał i umiejętnościami, a także i fizycznością sobie z nim w tak długiej walce, że tak powiem, wielorundowej poradzi. Natomiast to jest wymagający pięściarz. To jest pięściarz, który może Michałowi napsuć w pierwszych rundach dużo krwi. A biorąc pod uwagę poziom matchmakingu, to wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo silny matchmaking jak na walkę powrotną. Mhm. Laura Grzyb zapowiada, wraca też w Kielcach i zapowiada, że w tym roku chciałaby, czy w najbliższym czasie zaboksować o Mistrzostwo Świata. Na ile to są realne plany? No ta rywalka najbliższa, mocna, tak? Jakie macie tutaj plany wobec Laury? No właśnie, ostatnia walka Laury, szczerze mówiąc, bokserską, niespecjalnie mi się podobała. Mhm. Ale Laura tutaj ma bardzo duże ambicje, do przodu. W związku z tym, no, trochę podejmujemy, czy nawet nie trochę, podejmujemy dosyć duże ryzyko, bym powiedział, niepokonana z Kanadyjka. Jeśli Laura zaboksuje na podobnym mniej więcej poziomie boksu w Białymstoku, to tej walki nie wygra. W związku z tym liczę na to, że będzie większa koncentracja, już jakieś tam pierwsze przetarcie z trenerem Mińczykiem było. I no, to jest na pewno duży krok do przodu. Czy to jest krok już, że tak powiem, który spowoduje, że Laura będzie w przypadku wygrania tej walki, co mam nadzieję, czy będzie już blisko walki Mistrzostwa Świata, ciężko powiedzieć. No, boksik obecny, nie oszukujmy się, ta droga jest krótsza niż męskim. Ale poczekajmy. No, ja mam w ogóle taką pokorę zawsze przy boksie, że nie myślę o kolejnych do końca walkach, dopóki ta się nie wydarzy. Tyle razy widziałem, jak ktoś planował drugą walkę, do przodu trzecią, a potykał się na pierwszej, że myślę, że trzeba się koncentrować na tej najbliższej. No tutaj u ciebie też były planowane walki Szpilka Zimno chyba, Szpilka Wodarczyk. Było tych walk trochę i się tam w jednym roku się posypało, pamiętasz, bo to Szpilka przegrał z Kownackim, a Zimno przegrał z Abelami. Wszystko się rozsypało. Nie? Tak, aczkolwiek po tych dwóch do tej walki nie doszło nie dlatego, że im przegrali swoje walki, tylko dlatego, że no, to jest dosyć w Polsce, znaczy nie wiem, popularne to przesadzam, ale kilka razy się zdarzyło, że zawodnicy absolutnie przeceniają jakby swoją wartość rynkową, tak? No. Bo oczywistym jest, że walka Szpilka Zimnoch generowałaby bardzo duże przychody, ale ich apetyt na garze był jeszcze dwa razy większy, niż ja oceniam te możliwe przychody. I tutaj, co ciekawe, jeszcze chyba większe apetyty kompletnie odrealnione miał Krzysiek Zimnoch, tak? Miał do tego prawo, jest wolnym człowiekiem, miał takie oczekiwania. Pamiętam, jak mówię, panie Andrzeju, pan się nie martwi. Ja mówię, no nie dam rady, Krzysiu. On mówi, spokojnie, pan się nic nie martwi, przyjdą inni, to położą, zapłacą na pewno na 100%. Oczywiście się nikt nie pojawił. Ja już nie pamiętam, chyba 2 czy 3 miliony Krzysiek Zimnoch chciał za tę walkę. No w ogóle kompletnie od sasa do lasa garze. Bardzo mu chciał, żeby taki rynek bokserski w Polsce wyglądał. W Niemczech pewnie w analogicznej sytuacji 15 lat temu pewnie taką garzę dostał bez problemu. Ale ja ostatnio rozmawiałem z Krzyśkiem, on też mówił o powrocie. Też w ogóle ciekawa sprawa, bo był rozpatrywany jako rywal dla Szpilki w KSW zamiast Radczenki i tam też podobno miał wyższe wymagania finansowe niż Radczenki, jakieś takie duże, które to zastopowało. Nie? I z Różańskim w ogóle chciałby boksować? Co tam sądzisz? Znaczy ja w ogóle z ogromnym szacunkiem do każdego pięściarza, do Krzyśka Zimnocha dodatkowo, bo przecież trochę się o siebie w prowadzeniu jego kariery otarliśmy, no zawsze mam ten sam problem, że są
sportowcy, szczególnie w sportach walki, którzy powinni wiedzieć, kiedy odejść. Czasami los jest łaskawy i pozwala zawodnikom długo boksować, a czasami z różnych przyczyn, czasem genetycznych, czasem cechy osobnicze po prostu organizmu, a czasem historia przebytych wcześniej walk powoduje, że niektórzy zawodnicy powinni naprawdę kończyć karierę i nie wracać do ringu. Od paru walk to mówiłem i z Krzyśkiem Zimnochem, i z Patrykiem Szymańskim, i tak dalej. I tego zdania nie zmienia, więc mam nadzieję, spotkałem ostatnio Krzysia w Białymstoku, świetnie wygląda, bardzo grzecznie, mi przystojny chłopak, mówi, że ma jakąś tam firmkę, prowadzi z kawą, coś robi i tak dalej, więc jeżeli nie musi sobie poradzić inaczej, to się strasznie cieszę i bardzo serdecznie mu życzę powodzenia w tym biznesie, żeby na siłę nie musiał z powodu braku pieniędzy wracać do ringu. A Diablo, czy musi, czy powinien dalej boksować? A propos właśnie, jak wygląda sytuacja, bo czerwiec nastał i mówię, że w czerwcu być może Diablo wyjdzie, wróci z tych czasów, jak to się mówi, i co dalej? Czy ty widzisz jakieś przednie perspektywy? Przede wszystkim nie widzę w ogóle żadnej korelacji jakby sytuacji bokserskiej, bo Diablo, jeśli chodzi o formę jakby fizyczną, to nie można mu niczego odmówić, mimo już dosyć zaawansowanego wieku. Krzysiu wróci z tych nieszczęsnych wakacji najpóźniej 1 lipca. A może nawet 9 czerwca, to już większego znaczenia, przynajmniej dla nas tutaj nie ma, dla niego ma, ale zobaczymy, jaki wyjdzie formę, co jak. Natomiast tak jak się żegnaliśmy przed tym urlopem, no to nie był to Krzysztof Bodarczyk, 25-latek z jakimś poczuciem nieśmiertelności, który im większego widział przeciwnika, tym bardziej chciał z nim boksować. No już jest też w średnim wieku Krzysiu, natomiast no, powoli wracał do tej formy po poprzednich przerwach, ale z walki na walkę był coraz lepszy. Doświadczenie ogromne, siła fizyczna nie ucieka, siła ciosu nie ucieka, więc te walki nie były błyskotliwe, ale każda chyba trzy jest toczył. To pierwsza była słaba, druga lepsza, dwie albo trzy, ale ta pierwsza ona jest słabsza, potem poza ślepi. Zobaczymy teraz, no, kolejne parę miesięcy przerwy, to na pewno nie jest dobra rzecz w karierze Krzysztofa. No jego atutami akurat były te atuty, które najpóźniej się traci. Tak? Plus do tego praktycznie prawie całą karierę nie przyjmował ciosów, co jest bardzo istotne w boksie. A jeszcze a propos Bridger też dopytam, bo pytam ostatnio o Adama Bolskiego, Masternaka, czy no, nie widziałbyś tych zawodników, nie wiem, może Krzyśka Głowackiego w Bridger, bo tam jest faktycznie mały tłok. Tam nikt nie chce się o te pasy bić, albo jest mniejsza kolejka, może tak to ujmijmy. W Bridger się nie chce bić przecież. Znaczy, no, mniejsza kolejka jest. Eliminator walka. Nie, no, jest, znaczy kolejka poza pierwszą piątką. Tak. Aktywność Bridgera, biorąc pod uwagę pandemię, biorąc pod uwagę, że inne federacje przez pandemię nie weszły w Bridgera, to moim zdaniem jest super. I o dziwo, to zaskoczenie chyba dla wszystkich, tych kilka walk, które do tej pory było, super. Ten Rozicki nie, z pasem. Nie, walki są świetne. Kapitalne, natomiast o pas może walczyć Rozicki, i Adam byłby też blisko walki o... No, Cruiser, bo mu ciężko tam, o tym walczyć. Nie aż taka różnica, bo tu jest tak, że może rzeczywiście jest mniejsze zagęszczenie na miejscu 7, 8 czy 9, ale pierwsze 3 czy 4 to też są bardzo mocno panowane i ciężko powiedzieć, to się tak różnie układa, to jest tak sinusoidalnie. Czasem w tym Cruiser się nic nie dzieje, jak Krzysiek Bodarczyk był mistrzem świata, chyba 4 lata nie miał z kim walczyć. Tak? O właśnie Krzysiek, zobacz. No. Poczekajmy, też taki gdzieś z tyłu głowy pomysł mam, natomiast wydaje mi się, że Krzysiek Bodarczyk prędzej na przykład i Krzysiek Głowacki, który jest po prostu fizycznie troszkę mniejszy, mniejsza rama, mniejsze wszystko, ale poczekajmy, że Krzysiek wyjdzie ze swojego przymusowego urlopu i zobaczymy, co się będzie działo.